Zakończyły się zdjęcia do drugiego sezonu serialu Pod Powierzchnią. Jakie plany teraz na przyszłość? Praca czy jakieś wakacje? Kiedy wszyscy naokoło wylegują się na plaży, ja jestem w zdjęciach do filmu Furioza. To jest projekt, który mnie teraz bardzo angażuje. Właściwie przygotowywałem się do niego od lutego. Jesteśmy w połowie zdjęć w Warszawie, w Trójmieście. Bardzo intensywny, ale piękny dla mnie czas. Też będzie to coś na pograniczu kryminału? Trudno mi tak to jednoznacznie określić, ale będzie to mocne kino. Będzie to mocne kino, będzie tam miłość, adrenalina, będą tam bardzo silne emocje. Będzie tam element kryminału, będzie tam element sensacji. Sam jestem ciekaw, co z tego wyjdzie, ale scenariusz jest rewelacja. No, to jest wspaniała historia. Kiedy go przeczytałem, wiedziałem, że po prostu bardzo mi zależy, żeby to zagrać, żeby zagrać takiego bohatera, który zmienia się, który ma różne dylematy, który kocha szalenie, który gdzieś tam z osoby wycofanej wychodzi do przodu. Niesamowita rzecz do zagrania. Naprawdę w filmie Furioza mam bardzo ciekawą rolę. Mam nadzieję, że uda się wszystko zrealizować. I film jeszcze do zobaczenia w tym roku. No, obok mam przyjemność grać z rewelacyjnymi aktorami. Weronika Książkiewicz, Mateusz Damięcki, Wojtek Zieliński. No, też Simlat, z którym też tutaj gramy razem w serialu Pod Powierzchnią. To jest bardzo fajny zestaw aktorski, do tego rewelacyjny scenariusz, bardzo dobry reżyser. Mam nadzieję, że powstanie z tego mocne, dobre kino.